Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Ukraina nie będzie zwracać się do Unii Europejskiej o odsyłanie do kraju swoich obywateli w wieku poborowym. Ministrowie po raz pierwszy odwołali swój udział w uroczystościach powołania członków Rady Dialogu Społecznego w Pałacu Prezydenckim. Francuski Sąd Konstytucyjny uchylił część przepisów rygorystycznego prawa imigracyjnego. W Australii zniszczono pomnik kapitana Jamesa Cooka, uznając monument za symbol kolonizacji. Holandia może zacząć odmawiać prawa do pobytu azylantom podejrzewanym o antysemityzm. Arabia Saudyjska otwiera pierwszy od 70 lat sklep z alkoholem. Piątek, 26 stycznia, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Ukraina nie zwróci się do Unii Europejskiej o umożliwienie jej ściągnięcia z powrotem do kraju osób w wieku poborowym. W ostatnich tygodniach na Ukrainie dyskutowano o takim rozwiązaniu w związku z potrzebami sił zbrojnych Ukrainy, które według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego mają potrzebować nawet 500 000 nowych żołnierzy. Wicepremier Ukrainy do spraw integracji z Unią Europejską i Sojuszem Północnoatlantyckim Olha Stefaniszyna podczas wizyty w Brukseli zadeklarowała, że jej kraj nie zwróci się do unijnych instytucji o umożliwienie powrotu mężczyzn w wieku poborowym przebywającym obecnie na terenie Unii Europejskiej. Wiceszefowa ukraińskiego rządu podkreśliła, że Ukraińcy powinni dalej mieć możliwość korzystania z ochrony tymczasowej poza granicami kraju. Zdaniem Stefaniszyny prawo do pobytu w państwach członkowskich Unii Europejskiej może obowiązywać również po zakończeniu wojny z Rosją. W ostatnim czasie wiele mówiono o możliwości powrotu na Ukrainę osób podlegających mobilizacji do sił zbrojnych Ukrainy. Według prezydenta Ukrainy armia zwróciła się do niego z wnioskiem o mobilizację dodatkowego 500 000 żołnierzy. Pracę nad nową ustawą mobilizacyjną rozpoczął ukraiński parlament, ale z powodu dużych kontrowersji wśród opinii publicznej rząd zdecydował się na jej wycofanie i zapowiedział przedstawienie nowego projektu na początku lutego. Ministrowie rządu Donalda Tuska w ostatniej chwili odrzucili zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Prezydent Andrzej Duda podczas specjalnej uroczystości miał powołać ich w skład Rady Dialogu Społecznego, zajmującej się negocjacjami między politykami, przedsiębiorcami i przedstawicielami pracowników. Kancelaria prezydenta w swoim komunikacie poinformowała, że ministrowie w ostatniej chwili odwołali swój udział w zaplanowanym wcześniej wydarzeniu, chociaż 10 z nich miało niedawno potwierdzić swoją wizytę w Pałacu Prezydenckim. Kancelaria przypomniała, że uroczystość powołania ministrów w skład Rady Dialogu Społecznego miała wieloletnią tradycję, bo podjęcie dialogu społecznego jest uznawane za jedno z największych osiągnięć transformacji ustrojowej. To właśnie o jego prowadzenie miała walczyć Solidarność w czasach komunistycznych. O pilne powołanie członków rządu do Rady Dialogu Społecznego miało apelować Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Bez udziału ministrów nie może ona kontynuować swojej pracy. Rada Dialogu Społecznego funkcjonuje de facto od połowy lat 90. Zrzesza ona przedstawicieli rządu, biznesu i organizacji pracowniczych. Za jej pośrednictwem dyskutowane są m.in. projekty ustaw mające wpływ na prawo pracy i kwestie społeczno-ekonomiczne. Członków Rady na wniosek zaangażowanych w nią instytucji powołuje właśnie głowa państwa. Francuska Rada Konstytucyjna uznała za niezgodne z ustawą zasadniczą przepisy nowej restrykcyjnej ustawy imigracyjnej. Wśród rozwiązań zakwestionowanych przez sędziów znalazły się te utrudniające możliwość łączenia rodzin i ograniczające prawo obcokrajowców do świadczeń socjalnych. Krytycy ustawy przygotowanej przez prezydenta Emmanuela Macrona jeszcze przed orzeczeniem sądu twierdzili, że jest ona ukłonem głowy państwa w stronę rosnących w siłę narodowców Marine Le Pen. Sama Rada Konstytucyjna zakwestionowała właśnie te rozwiązania, które w czasie prac nad projektem zgłosili parlamentarzyści Zjednoczenia Narodowego. Tym samym niezgodne z ustawą zasadniczą są przepisy utrudniające imigrantom łączenie rodzin oraz uzyskanie dostępu do świadczeń socjalnych, a także wprowadzające maksymalną liczbę obcokrajowców, którzy mogą każdego roku osiedlać się nad Sekwaną. Z zadowoleniem wyrok Rady Konstytucyjnej przyjął minister spraw wewnętrznych Gérard Darmanin, który napisał na portalu X, że sędziowie zaakceptowali ustawę w jej wersji zgłoszonej przez rząd.
Przewodniczący Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella mówi z kolei o zamachu stanu przeprowadzonym przez sędziów przy wsparciu prezydenta. Narodowcy wezwali z tego powodu do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie imigracji jako jedynego narzędzia dającego możliwość wprowadzenia pożądanych przez nich zmian. Stacja France 24 przypomina, że przeciwko nowemu prawu imigracyjnemu w ubiegłą niedzielę protestowało w Paryżu blisko 80 tysięcy osób. Demonstranci wzywali Macrona do niepodpisywania ustawy, która ich zdaniem jest jednym z przykładów ewidentnego dryfu obozu prezydenckiego w stronę prawicy. W przededniu Dnia Australii zniszczono pomnik brytyjskiego kapitana Jamesa Cooka, a także oblano farbą monument upamiętniający królową Wiktorię. Część Australijczyków uważa obie postacie za kontrowersyjne i uważa ich za symbole kolonializmu. Statua Cooka w Melbourne jest jednym z najstarszych w Australii pomników upamiętniających żeglarza i odkrywcę Australii. Nieznani sprawcy odpiłowali jego nogi, a na cokole napisali hasło „Kolonia upadnie”. W przypadku monumentu brytyjskiej królowej Wiktorii ograniczono się do pomazania go czerwoną farbą. Władze stanu Wiktoria zapowiedziały już wyremontowanie obu miejsc, a także objęcie ich specjalnym nadzorem przez specjalnie wynajętą ochronę. Do zniszczenia obu pomników doszło w przeddzień Dnia Australii. Dla części Australijczyków te święto państwowe jest kontrowersyjne, bo upamiętnia założenie w 1788 roku w Australii pierwszej brytyjskiej osady. Wciąż toczy się spór, czy rzeczywiście powinno celebrować się stworzenie kolonii karnej w australijskiej Nowej Południowej Walii przez kapitana Artura Phillipa. Brytyjski dziennik The Independent przypomina, że wielu australijskich aktywistów uważa Dzień Australii za dzień inwazji, który zapoczątkował długotrwały okres dyskryminacji oraz wywłaszczania tubylców. Holenderski parlament zwrócił się do rządu z wnioskiem o uwzględnianie podejrzeń o antysemityzm podczas przyznawania prawa do azylu oraz obywatelstwa obcokrajowcom. Wnioskodawcy zwracali uwagę na rosnącą niechęć do Żydów w Holandii po rozpoczęciu wojny Izraela z palestyńskim Hamasem. Większość parlamentu poparło wniosek złożony przez skupiającą ortodoksyjnych kalwinistów polityczną partię protestantów, a poparli go przede wszystkim członkowie ugrupowań nacjonalistycznych, konserwatywnych i liberalnych. Posłowie wezwali w nim rząd do uwzględnienia ewentualnych antysemickich postaw wśród osób ubiegających się o prawo do azylu albo chcących otrzymać holenderski paszport. Wnioskodawcy twierdzą, że w Niemczech prawo pozwala na deportację imigrantów uznawanych za antysemitów oraz na uniemożliwienie im otrzymania tamtejszego obywatelstwa. Według politycznej partii protestantów holenderski rząd powinien podjąć działania w związku z narastającą niechęcią do Żydów. Od października ubiegłego roku na ulicach holenderskich miast wielokrotnie manifestowano wsparcie dla walki Hamasu z Izraelem, w tym wieszano na domach flagi palestyńskiego ugrupowania. Autorzy wniosku uważają, że zdecydowana większość zwolenników Hamasu wywodzi się z mieszkających w Niderlandach społeczności arabskich i muzułmańskich. Portal Dutch News przypomina, że według zeszłorocznych badań Fundacji Anne Frank, nauczyciele częściej niż 10 lat temu spotykają się z antysemickimi poglądami wśród uczniów. Jeszcze częściej w holenderskich szkołach widoczne są jednak postawy antyislamskie i niechętne mniejszościom seksualnym. W Arabii Saudyjskiej zostanie otwarty pierwszy od 70 lat sklep monopolowy sprzedający alkohol. Co prawda będą mogli z niego korzystać jedynie akredytowani w królestwie dyplomaci, ale jego powstanie uważane jest za jeden z elementów modernizacji kraju przez księcia koronnego Mohammada bin Salmana. Z dokumentów, do których dotarły agencje AFP i Reuters, wynika, że sklep z alkoholem powstanie w dzielnicy dyplomatycznej Riyadu, dlatego będzie dostępny tylko dla pracowników zlokalizowanych w niej ambasad. Dodatkowo możliwość dokonania zakupów w nim będzie zależeć od spełnienia szeregu wymogów, przede wszystkim w postaci zarejestrowania się i uzyskania zgody rządu. Ponadto obowiązywać będą miesięczne ograniczenia dotyczące ilości kupowanego alkoholu. Saudyjskie władze twierdzą, że chcą walczyć w ten sposób z procederem nielegalnej sprzedaży napojów wyskokowych. Dotychczas alkohol był dostarczany do akredytowanych w królestwie placówek pocztą dyplomatyczną w specjalnie zaplombowanych bagażach. Całkowity zakaz sprzedaży alkoholu w Arabii Saudyjskiej został wprowadzony 70 lat temu. BBC przypomina, że obowiązywał w związku z zastrzeleniem brytyjskiego dyplomaty przez pijanego syna ówczesnego króla Abd al-Aziza. Za spożywanie, a nawet posiadanie alkoholu w królestwie grożą do dzisiaj kara grzywny, kara więzienia lub wykonywana publicznie kara chłosty. Utworzenie sklepu z alkoholem uważane jest za jeden z elementów wizji 2030, czyli planu modernizacji królestwa.
Następca tronu, książę Mohammed bin Salman, w ostatnich latach dokonał liberalizacji wielu restrykcyjnych przepisów, aby przyciągnąć zachodnich turystów oraz inwestorów. Informacje przygotował Maurycy Mietelski. Nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.